Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę montował w pasaciku przetwornicę prądu, także postanowiłem, że nagram, pokażę Wam jak mi poszło z tym. Może komuś się przyda, kto będzie chciał zamontować sobie. Trafiła mi się przetwornica w małych pieniążkach, więc postanowiłem, że zrobię taki mały upgrade'ik, bo czasami gdzieś jadę coś obejrzeć, potrzebuję komputera, wyjmuję, okazuje się, że jest rozładowany, albo kamerka, więc postanowiłem, że se ogarnę przetwornicę, zobaczymy, jak to będzie w ogóle działać. Piszcie już w komentarzu, co sądzicie, nowych widzów zapraszam do subskrypcji, no i lecimy z tematem. No cóż, dobrze, lecimy z tematem w zasadzie. Oto nasz panel. Ten panel nie jest przeznaczony do przetwornicy. No, przetwornicy jest po prostu inny. Da się trafić na, ale drogo, od razu z panelem i jak coś, to radzi, bo od razu z panelem nie będzie trzeba kombinować. Natomiast jeśli nie uda się, albo ktoś by chciał zrobić to w miarę jak najbardziej budżetowo, no to będzie musiał przerobić tutaj to gniazdo, które jest pod zapalniczkę, na gniazdo pod naszą przetwornicę. Już tutaj sobie pomierzyłem, wymierzyłem. No i muszę wyciąć. Zaraz odkleję tą taśmę. Muszę wyciąć od tu taki otwór, żeby to sobie włożyć i wkleić. Ona tutaj ma od tamtej strony do wsadzenia. I tak to wygląda. Także tym w pierwszej kolejności się zajmę. Następnie trzeba do tego panelu przymocować naszą przetwornicę. Także trzeba usunąć te elementy, które trzymają wtyczkę. Sobie później przetwornicę tak od przyłożymy w to miejsce. Nawiercimy otworki, tak żeby od tej strony po prostu przykręcić. I to już będzie mocowanie naszej przetwornicy od środka. No i tak naprawdę tutaj w tym momencie będziemy mieli sprawę załatwioną. Trzeba będzie dalej kontynuować na aucie, ale to już za chwilę Wam pokażę. Oh,
No i ot, mamy złożoną, tutaj jeszcze nie zamykam. Trzeba będzie później go przykręcić, ale już widzę, że te śrubki nie będą przeszkadzać, wszystko będzie ładnie się zamknie. Tak to wygląda tutaj. Może troszkę widać, ale myślę, że jest ok. No a tak to wygląda od tyłu. Dobra, panel mamy gotowy. Trzeba teraz podpiąć tę wtyczkę. Dwa się przepnie z zasilania od naszego gniazdka zapalniczki. No a trzeci trzeba będzie przeciągnąć niestety od tyłu do przodu, tutaj pod kierownicą, podłączyć pod nasz bornec, pod wtyczkę F, pin 7 chyba. Tylko że nie wpinamy się, bo tam już będzie przewód, to jest przewód od alternatora. No i musimy się wpiąć w ten sam przewód, tak żeby nasza przetwornica wiedziała, kiedy alternator działa. Dobra, teraz przenosimy się do auta. Tak to będzie wyglądało. Tutaj tak, brązowy, zupełnie brązowy to jest masa. Brązowy z czarnym to jest plus. I tak samo tutaj, czerwone to jest plus, a to jest masa naszej przetwornicy. Wstawiłem przewodziki, żeby sobie nie zapomnieć, więc teraz musimy wpiąć w dwójkę zasilanie, a w trójkę masę. No, no i zaraz będziemy to robić. W sumie tu mam już ogarnięte, już nawet puściłem przewodzik tam do przodu. Poniosło mnie troszkę, tak wiem. Możemy już w sumie montować nasz panel na miejsce, ale jeszcze z tym się wstrzymam, aż podepnę wszystko, żeby móc sprawdzić pewno, czy wszystko dochodzi i tak dalej. Teraz przenosimy się do przodu. Tak jak wspomniałem, już tam zdjąłem ten osłonę. Oczywiście, że nie widać nic, ale nic. Zdjąłem osłonę, przeciągnąłem już dotąd kabel. Trzeba teraz nam zdjąć tą osłonę od dołu. Jak to zrobić, to będzie w tym filmie, jak dokładałem podświetlenie. Skoro mam podpowiedź. No i musimy się dobrać do bornecy i do wtyczki z literką F ją wypiąć. Także działamy. Tak, postaram się wam pokazać, ale miejsca to tam za dużo nie ma. Najpierw kostka. Kostka F. Wyjmujecie. Trzeba zdjąć tą osłonkę, która trzymam samą kostkę. O tą kostkę. Żeby to zrobić, tutaj jest zaczep. Odchylacie go i wysuwacie kostkę w tą stronę. Później znajdujecie piny. One są napisane tutaj. 1, 2, 3, 4. Z drugiej strony 5, 6, 7, 8. Interesuje nas pin 4. I do niego się przylutowałem. Tutaj. Mam nadzieję, że widać. O. No i teraz tą kostkę trzeba spiąć. Czy będzie widać, czy nie? Generalnie o, tak o, wkładacie, jest zapięta, no i możemy wpiąć ją z powrotem. Najpierw możecie te przewody wszystkie poukładać, żeby wam tutaj one się nie przeszkadzały. O, ale ja na razie wpinam, żeby przetestować, czy to w ogóle działać będzie, nie będzie. Może zaraz coś spłonie, jakby coś. Wkładamy, zapinamy, zamykamy. O. Dobra. Tutaj w zasadzie mamy skończone, podpięte, wszystko już nam teoretycznie powinno działać. Tak jak wspomniałem, teraz
Trzeba by to przetestować. A najpierw to ja muszę podpiąć ten panel. Na razie nic nie nie płonie. Dobra, do testów weźmiemy to, co było robione. Ładowarka do naszej GoPro i podepniemy go. Dobra. I patrzcie, tu idę zapłon włączyć. Zobaczymy, czy to po włączeniu zapłonu już działa, czy dopiero jak alternator ładuje. Bo tak naprawdę ten sygnałowy był podpinany pod złącze od alternatora. Pyk. I co? Nic. Nie ładuje. Nie ładuje. No cóż nam pozostaje. Odpalimy, zobaczymy, czy zacznie ładować. Teraz będzie głośno, ale efekt, powiem wam, jest. Zobaczcie, się zapaliło, ładuje się. A tu? O, tu jest też dioda, się zapaliła. Mam nadzieję, że widzicie. Także chyba działa. Nawet sprawnie to poszło, powiem wam. Dobra. Widzimy się na podsumowaniu. Co jak będzie, jak odłączymy? Op. I się nie pali. Elegancko. W tym odcinku to byłoby tyle. Przetwornicę mam zamontowaną, przetestowaną. Działa. Trochę oczywiście jest z tym roboty. Ale jeśli uda wam się trafić na przykład cały panel tylny z przetwornicą już zamontowaną, to tak naprawdę pozostanie wam przełożyć piny, przyciągnąć i podpiąć się pod instalację. Także dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie, a także zapraszam was do następnych filmów. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!